Nie udało się Marcinowi Tyburze przerwać serii 7 przegranych Polaków w UFC. W walce wieczoru sobotniej gali zawodnik Zuniejowa poległ przez poddanie balachą w niecałe 2 minuty z Siergiejem Spiwakiem, który zrewanżował się Polakowi za porażkę z 2020 roku. Co ciekawe, na sekundy przed założeniem dźwigni przez Mołdawianina słychać, jak trener Kościelski krzyczy, by Marcin uważał na tę technikę. Serię przegranych Polaków w UFC będzie miał szansę przerwać w przyszły weekend Mateusz Gamrot, który w czasie podróży do Australii napotkał pewne problemy. Po wylądowaniu zawodnik, będąc w sklepie z ubraniami, podzielił się z fanami, że jego bagaż nie doleciał, jednocześnie zapewniając, że co by się nie działo, to hookerowi, cytując, i tak łeb spadnie. No dobra, śmieszne, nieśpieszne, ale sytuacja wygląda tak, że bagaże nam nie doleciały, nie wiadomo, co się z nimi dzieje i kiedy będą. Nie mamy w czym chodzić, nie mamy w czym trenować, więc dzisiaj z Borysem wybraliśmy się do sklepu. Koszulki, spodenki, majtki, bluzą, także co by się nie działo, jestem gotowy, będę gotowy i w sobotę. Tak czy siak, łeb mu spadnie. Zostając przy Gamrocie, między innymi jego nazwisko zostało wymienione przez trenera Islama, Javiera Mendeza, przy rozważaniach o kolejnym pretendencie do mistrzostwa. Choć to Tsarukian jest tym nazwiskiem, które w jego opinii najprawdopodobniej zostanie postawione przed Dagestańczykiem. Walka Islama w wadze półśredniej się nie odbędzie, a to byłby mój pierwszy wybór. Kolejny wybór jest oczywisty, Arman. Fani chcą to zobaczyć, a ja chcę udowodnić, że Islam jest numerem jeden bez podziału na kategorie. Ale wiesz, jeśli chodzi o Islama, to on już pokonał Armana, więc myślę, że interesującą opcją byłoby starcie z Maxem Hollowayem. Z Gamrotem również. Ale zobaczymy, co zaoferuje UFC. Islam nigdy nie odmówił żadnego zaoferowanego mu przez UFC rywala. Może odmawiać terminu walki z jakiegoś konkretnego powodu, jak teraz, gdy ma kontuzję więzadeł w dłoni. Gdy Islam będzie w 100% zdrowy, zaoferują mu przeciwnika i osobiście myślę, że będzie to Tsarukian, ale może to być każdy. Makhachev po swojej ostatniej walce dobitnie wyrażał chęć walki z Leonem Edwardsem o pas dywizji półśredniej, jednak ze względu na zdetronizowanie Anglika przez Belala, który jest zaprzyjaźniony z Islamem, nie dojdzie do migracji Dagestańczyka do kategorii 77 kg. W zamian za to, mniej bądź bardziej na serio, Javier Mendes zaproponował przeskoczenie dywizji półśredniej i przejście do kategorii 84 kg. Trener rzucił ten pomysł, gdy rozmawiano o tym, że jeśli Makhachev obroni jeszcze raz tytuł w dywizji lekkiej, to będzie rekordzistą, jeśli chodzi o tę kategorię. Nie mogę uwierzyć, że trzecia obrona będzie rekordem. Niesamowite, jak to wszystko się ułożyło, że tylu zawodników zdobyło pas, ale nikt nie obronił go 3 razy. Chciałbym zobaczyć Islama, jak odchodzi jako jeden z najlepszych w historii i obrona tytułu po raz trzeci będzie tym, co postawi go na dobrej drodze, by to osiągnąć. Po obronie zobaczymy, co dalej. Może przybierze na wadze i przejdzie do wagi 84 kg. Oczywiście musiałby dużo przybrać, 84 kilo to trochę sporo jak na niego, ale kto wie. Nie bez powodu jest numerem jeden, bez podziału na kategorie. Pomysł przejścia do kategorii średniej wyśmiał w rozmowie z Kevinem Ayolim jej aktualny mistrz, Dricus du Plessis. Javier Mendes said, you know, Islam is the best fighter in the world and he's thinking of moving up to 185. You know, I guess my question becomes this. Do you think it's a little getting a little bit out of control, this jumping in divisions? If he jumped up to fight you, that's 30 pounds north of where he is right now. Do you think this is getting a little bit out of control? Yeah, I mean, what can I say? I mean, that just sounds... but, I mean, yeah, everybody can dream, right? Everybody always say, never cap your dreams and you know, dream big, but he's dreaming real big. I'm very big. W dalszej części wywiadu Dricus zaznaczył, że rozumie, iż zawodnicy chcą zdobyć drugi pas, tak samo zresztą jak on sam, natomiast zasugerował, że Makhachev ma jeszcze z kim walczyć w swojej dywizji oraz że przejście do wyższej kategorii powinno się rozważać dopiero wtedy, gdy obroni się pas co najmniej 3 bądź 4 razy. Paddy Pimblett jest jednym z tych zawodników, który po walce przybiera ogromną ilość kilogramów. Nie inaczej było po jego ostatnim pojedynku z Greenem, który odbył się zaledwie 2 tygodnie temu. W wyemitowanym wczoraj filmie na kanale Anglika waga wskazała 89,8 kg, czyli prawie 20 kg więcej niż limit kategorii lekkiej. Pimblett, który po ostatniej walce wskoczył do rankingu na 15 miejsce, w tym samym materiale krótko zwrócił się do mistrza kategorii lekkiej. Did you see that weird Islam was talking about me the other day? He said it's an exciting fight and that keeps winning, you never know, we could fight for the belt and that. You know Islam, we're coming. We're coming, brother, we're coming. Od dłuższego czasu pojawiają się plotki, iż zbliżająca się walka Jonesa z Miocicem
Lewisem może być zarówno dla Stipe, jak i dla Johna ostatnim występem w karierze. Wierząc ostatniej aktywności w mediach społecznościowych Jonesa, jego rzekome plany przejścia na emeryturę mogą być prawdziwe. Odpowiadając na jeden ze złośliwych komentarzy pijący do przemocy domowej, jakiej John w przeszłości się dopuścił, wprost zasugerował, że po walce ze Stipe zakończy karierę. Ciekawostka, John nie grał, myślał, że to była jego żona. Ciekawostka, John Jones po tym roku już nigdy nie będzie musiał pracować, przejdzie na emeryturę w wieku 37 lat, zwycięski. Warto wspomnieć, że Dana White nie do końca dowierza, że John przejdzie na emeryturę bez stoczenia pojedynku za spinalem. Stipe przejdzie na 100% na emeryturę po tej walce. Jeśli chodzi o Jonesa, wiecie, co o nim myślę i jak go postrzegam jako zawodnika. John Jones uwielbia stawiać sobie wyzwania. Przeszedł do wagi ciężkiej. Nie wiem, co zrobi po tej walce, ale byłbym zszokowany, gdyby nie chciał sprawdzić się za spinalem. Nieczęsto widziany w polskich mediach Krzysztof Jotko w piątek udzielił wywiadu dla kanału Polish Fighters Info. Zawodnik, który ponad 2 lata temu został zwolniony z UFC i stoczył od tamtego czasu tylko jeden pojedynek w PFL w kwietniu zeszłego roku, zdradził, że ciężko jest znaleźć w Stanach jakąś walkę, gdyż organizacje, które dobrze płacą, to tak naprawdę tylko UFC i PFL, a pozostałe płacą kwoty rzędu 1500 czy 2000 dolarów. W rozmowie potwierdził, że związał się z chorwacką organizacją FNC na 4 walki i że w listopadzie w debiucie czeka go najprawdopodobniej walka o pas wagi półciężkiej, której mistrzem jest Matej Batinić, legitymujący się bilansem 20-5 i który tylko 2 razy walczył poza rodzimą Chorwacją. Choć Krzysztof ze względu na brak podpisanego kontraktu nie był w stanie potwierdzić, że w przyszłym roku będzie również występował w czeskim oktagonie, to z rozmowy wynika, że do tego dojdzie oraz że wystąpi w turnieju wagi średniej, gdzie prawdopodobnie wystąpią m.in. tacy zawodnicy jak Muradov, Askam czy Kintl. Jotko, który swoją drogą zdradził, że rozmawiał z KSW, które nie wyraziło zainteresowania jego usługami, w rozmowie stwierdził, że liczy na wygranie 3-4 walk i na powrót, czy to do PFL, czy nawet do UFC. Redaktor prowadzący rozmowę na koniec postanowił spytać o reakcję Krzysztofa na krytykę fanów niemal pod każdym wywiadem, która wynika z ciemnej strony z przeszłości Jotki, ujawnionej przez jego byłego trenera Mirosława Oknińskiego, a szczegóły znajdziesz w filmie o głośnych rozstaniach zawodników z trenerem, zamieszczonym na końcu odcinka w lewym górnym rogu. Jotko uważa, że aktualnie w Polsce panuje moda na hejtowanie, która wynika m.in. z freak fightów oraz przyznał, że krytyka internautów już na niego nie działa. Przez ten cały freak fightowy świat ludzie nie mają w ogóle szacunku do nikogo. Nieważne, czy jesteś jakimś tam bardzo dobrym zawodnikiem, czy jesteś jakimś piosenkarzem, czy coś. Nikogo to nie obchodzi i po prostu w tym momencie jesteś tam baranem, czy tam nie wiem, jak oni tam wyzywają. Ale dla mnie to ja już po prostu oni w moim życiu nic nie znaczą i ja się w ogóle nie patrzę na to i mam to w dupie po prostu, tak? Mam to w dupie, niech sobie tam piszą, co sobie chcą pisać. Wiesz, każdy jest święty, wiesz. A co do czego, to później wychodzi w internecie, jakie są afery, co chwilę jakieś. Jak nie wszystkie, to jeszcze gorsze. Więc zamknę szyję i martwię się o siebie, a nie tu komuś w życie wchodzicie i próbujecie jakieś tam dury. Całą rozmowę znajdziesz na kanale Polish Fighters Info, link w opisie. Serdeczne podziękowania za obejrzenie dzisiejszego filmu oraz za zostawienie subskrypcji. Gorąco zachęcam do zapoznania się z poprzednimi materiałami, które aktualnie widać na ekranie.